I think to myself, what a wonderful world. Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Liana Zelis, a na waszych ekranach gra Genshin Impact. I w tym odcineczku rozpoczynamy tłumaczenie eventu Roses and Muskets. Będzie Furina, będą dwie nowe postaci i zobaczymy, co ten event ma nam do zaoferowania. Poważnie? Ale panie Morris, nie rozumiem, proszę pana. Jak możesz mi to mówić dopiero teraz? Obawiam się, że naprawdę nic nie mogę zrobić. Naprawdę stoję w obliczu kryzysu. Mam związane ręce. A co z moim filmem? Cóż, obawiam się, że będziesz musiał coś wymyślić sam. Zabierz to ode mnie. Czasami trzeba po prostu odpuścić. To samo tyczy się festiwalu filmowego. Jak się spłakał. Hej! Czy to nie Xavier? Więc wrócił do Fontaine? O, to kochany Iter i Paimon! Naprawdę nie spodziewałam się, że wpadnę tutaj na ciebie o tej porze. Minęło trochę czasu. Jak się masz? Cóż, czułam się dobrze. Do czasu, że otrzymałem straszną wiadomość. Inwestor, z którym współpracowałam przy moim nadchodzącym filmie, przeżył trudne chwile i nie jest już w stanie zapewnić obiecanej kwoty środków. Czy nie możesz po prostu znaleźć innego inwestora? Niestety to tak nie działa. Podpisaliśmy umowę specyficzną dla festiwalu filmowego Fontinalia, w której zastrzeżono, że do czasu zakończenia festiwalu nie mogę współpracować z żadnymi innymi inwestorami. Festiwal filmowy Fontinalia? A co to jest? O, czy po raz pierwszy uczestniczysz w festiwalu filmowym Fontinalia w Fontaine? W takim razie pozwól, że ci to wytłumaczę. Festiwal Fontaine został ustanowiony, aby upamiętnić legendarnych rycerzy Loch, którzy wyruszyli na poszukiwania oceanidów i ostatecznie powitali Hydro Archonkę Egerię. Święto jest głęboko związane z założeniem Fontaine, a także z jego wyjątkowymi prawami i próbami. To jedno z najważniejszych świąt dla tego narodu. A o co chodzi z tym dziwnym wyrazem twojej twarzy? To tak, jakbyś bardzo starał się coś zapamiętać. A, właśnie próbowałam sobie przypomnieć dokładny opis z książek, aby uniknąć niepotrzebnych sporów o semantykę. Zazwyczaj starałam się cytować rzeczy prosto ze źródła. Cóż, tak czy inaczej, Paimon myśli, że teraz to rozumie. To zupełnie jak festiwal Windbloom w Mondstadt albo Lantern Rain w Lille. Tak, to festiwal o podobnej różnorodności. Kto nie lubi dobrego festiwalu? I podobnie jak w innych krajach, Fontaine będzie co roku organizować mnóstwo wydarzeń o tej porze. Okej, to jest ciekawa informacja dla nas, że na wiosnę zawsze będzie w Mondstadt, w styczeń, luty na Nowy Rok jest zawsze Lanterne, a na grudzień ma być co roku święto Fontaine? Okej, lubiłam te zimowe eventy, tak jak był ten z Albedo pierwszy i drugi, no ale mam nadzieję, że miHoYo dobrze to rozegra. Aby upamiętnić rycerzy Loch, ludzie będą ich naśladować. Zakładają specjalne kostiumy, wznoszą złote puchary i chodzą od drzwi do drzwi prosząc o czystą wodę. Ale kilka lat temu Lady Furina zaczęła uważać ten pomysł za nieco ponury, więc zdecydowała się zmienić część dotyczącą czystej wody na słodycze. Ej, trochę jak w Halloween. To wcale nie dziwi, Paimon. Całość bardziej przypomina teraz karnawał i jest dość popularny wśród dzieci. Co roku można tutaj usłyszeć, jak wielu z nich mówi cukierek albo oso. O, to brzmi całkiem zabawnie. Ale jak się to ma do tego wspomnianego festiwalu filmowego? A tak, wygląda na to, że trochę spoczyłem z tematu. Po prostu zbyt się podekscytowałam, kiedy cię zobaczyłem. Pozwólcie, że wrócę do rzeczy. Festiwal filmowy Fontinalia w tym roku to wydarzenie zaproponowane przez Stowarzyszenie Filmowe Fontaine. Teraz, gdy technologia filmowa jako medium dojrzała, nadszedł idealny czas, aby przybliżyć tę formę sztuki większej liczbie osób. W tym czasie można zgłaszać filmy do oceny, a zgłoszenie, które uzyska najwyższą liczbę punktów, otrzyma od Stowarzyszenia Nagrody Furina Award. Furina Award. Wiesz, po Hydro Archonce? Ukuli to, gdy Lady Furina była jeszcze u władzy, ale... mimo, że wszystko się zmieniło, nikt nie złożył wniosku o aktualizację nazwy. Być może wszyscy nadal uważają to za całkiem odpowiednie imię. Chociaż nie jest już Hydro Archonką, Lady Furina nadal jest supergwiazdą Fontaine. Każdy, kto ma oczy, widzi, jak błyszczy na scenie. Ha, w porządku. Myślę, że nazwa całkiem nieźle pasuje, kiedy tak ją ujmujesz. Ach, ale kto by pomyślał, że będzie problem z finansowaniem?
Jak wyjaśnię to pannie Shiori, nie mówiąc już o wszystkich innych aktorach, którzy przebyli całą drogę tutaj z Inazumy? Shiori? Brzmi znajomo. Gdzie słyszeliśmy to imię? Prowadzi sklep odzieżowy na dworze Fontaine. Butik Shioria. Tak, to ona. Poprosiłem ją, aby nadzorowała oprawę artystyczną wydarzenia, w tym projektowanie kostiumów i występy aktorów. O, Paimon teraz pamięta. Navia powiedziała, że jej ubrania zaprojektowała Shiori. I strój Kirary też. Jak ją opisać? Cóż, ma tendencję do bycia dość bezpośrednią i potrafi być bardzo stanowcza, jeśli chodzi o kontakty z ludźmi. Świat mody Fontaine nazwał ją grzmiącą szwaczką. Jej niezwykłe projekty sprawiły, że wielu ludzi w Fontaine bardzo zainteresowało się Inazumą. W każdym razie, Shiori zna wszystkich aktorów, których zaprosiłem z Inazumy. Myślę, że bez jej pomocy nie udałoby mi się pozyskać do filmu tak międzynarodowej obsady. Ona naprawdę jest miłą duszą. A kim są ci aktorzy z Inazumy? Znamy ich? Dlaczego wy dwoje nie pójdziecie ze mną na stację Aquabusu, żeby ich powitać? Sądząc po czasie, Aquabus powinien wkrótce przyjechać. Shiori również będzie na mnie czekać. No dobrze, no to nasz kwestik pierwszy się zaczął. Grzecznie pójdziemy sobie obadać ten Aquabus. O! 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 Dostało ten wstęp taki ładny, co zawsze się zachwycam. Nie, ten mi się nie podobał aż tak. Ale fajnie to zrobione, takie filmowe! Ja! To są questy? Chyba nie. Dobra. Tam. Nie, to na pewno nie jest tu. Twoja rozmowa z inwestorem przebiegła dość szybko. Aquabus jeszcze nawet nie przyjechał. O? A kim oni są? Pozwól, że cię przedstawię. To jest Iter i Paimon. Miło mi was poznać. Wzajemnie. Słyszeliśmy, że właścicielka butiku Shioria jest zbyt kwalifikowaną krawcową, więc jest nam naprawdę miło w końcu cię poznać osobiście. Sposób, w jaki komponuje się garderoba Navi, jest naprawdę wyjątkowy. Dlatego dziękuję. Starałam się stworzyć strój pasujący do jej wysokiej pozycji społecznej jako demoiselle. Więc powiedz mi, co się stało? Widzę, że rozmowa nie przebiegła tak, jak się spodziewałam. A cóż, to jest... Wiem, Shiori, nie musisz tego mówić. Przypominałaś mi, że ten inwestor jest trochę pobieżny. Tak, nie ma co do tego wątpliwości. Ale jak mógłbym to przypuścić? Zaoferował mi dwa razy więcej niż inni. I w tym tkwi problem. Tak, ale postaw się na moim miejscu. Po otrzymaniu tak doskonałego scenariusza naturalnie jest, że chcę wycisnąć z tego filmu jak najwięcej. Budżety zaproponowane przez innych nie były wystarczające. Trudno znaleźć kogoś chętnego stanąć na czele tak dużej liczby mory, więc... Nie smuć się, Xavier. Być może uda nam się wspólnie zdobyć dla ciebie trochę mory. Dziękuję, Paimon. To wiele dla mnie znaczy. Ale koszt filmu jest porażający. Obawiam się, że jakakolwiek mora, która uda nam się wspólnie wyskubać w krótkim czasie, nie będzie w stanie pokryć nawet wynagrodzeń aktorów. Musimy działać dalej. To, co się stało, już się wydarzyło i nie dasz tego zmienić. Ale teraz nie czas się poddawać. Co? Mówisz, że masz jakiś plan? Nie, nie to miałam na myśli. Mówię tylko, że jeszcze się nie poddałam. W końcu aktorzy, których poleciłam, nie grają tylko za kasę. Naprawdę? W takim razie gdzie mieszkasz? My, Meluzyny, mieszkamy w wiosce Merusi. Można się tam dostać tylko spod wody. Wow, więc musisz być bardzo zmęczona każdego dnia po pracy, prawda? To znaczy, musisz przypomnieć całą drogę, żeby wrócić do domu. No, jesteś taka troskliwa. Ale niektóre Meluzyny decydują się mieszkać na dworze Fontaine, ponieważ jest o wiele wygodniej. Wygląda na to, że to nasz przystanek. O, już przybyliśmy?
ale nie skończyłam nawet jeszcze gadać z Avil. Podobało mi się także zapoznanie Avil z Fontaine. Wszystko, co opisałaś, było tak jasne i szczegółowe, że nie możemy powstrzymać się od chęci usłyszenia więcej. Dziękuję bardzo. Zwykle pracuję tutaj w Aquabusie, więc mam nadzieję, że będę miała Was okazję jeszcze zobaczyć. Jest jeszcze wiele miejsc, które chciałabym Państwu przedstawić. Witamy na dworze Fontaine. Ach, Chiori, naprawdę bardzo się zmieniłaś. Widzimy Cię po raz pierwszy, odkąd opuściłaś Inazumę. Nie zdawałam sobie sprawy, że minęło tak dużo czasu. Wychodząc, tak się spieszyłam, że nawet nie zdążyłam się pożegnać. Dziękuję za wysłanie nam zaproszenia, panie Xavier. Nie mogę się doczekać owocnej podróży po Fontaine. Ach, to zaszczyt, że głowa klanu Kamisa to nas odwiedziła. A więc to ich miałeś na myśli, mówiąc, że masz aktorów pochodzących z Inazumy? O, to Iter i Paimon. Wow, co za zbieg okoliczności. A jaka ja, rozmawialiśmy o tobie w trakcie podróży. Czy jest tutaj także ze względu na film? Po prostu wcześniej spotkaliśmy Xaviera i przejechaliśmy tutaj z nim. Haha, ale ja nie jestem aktorką. Pan Kamisato i Lady Ayaka są tutaj prawdziwymi aktorami. Po prostu dołączyłam do Ayaki, żeby dobrze się razem z nimi bawić. Już myślałam, że zawsze ja dostanę rolę główną. A jeśli chodzi o to... to znaczy, jak miałam się z tobą skontaktować, kiedy przygotowywałam się do filmu? Pomyślałam, że prawdopodobnie jesteś zajęty i nie chciałam ci przeszkadzać. Więc nie Więc mogłam tylko mieć cię z tyłu głowy, szukając innych aktorów do zagrania głównych ról w tym filmie. Myślałam o niespodziewanym spotkaniu z tobą podczas naszej podróży tutaj. Ale mimo to udało ci się mnie zaskoczyć jako pierwszego. O, więc już wszyscy się znacie? Ojej, co za zbieg okoliczności. Jakie są szanse, żeby wszyscy mogli się tutaj zebrać w ten sposób? Może pójdziemy do hotelu D-Board i nadrobimy zaległości przy posiłku? Zrobiłem dla nas rezerwację. Ha? Czy to dla nas też zarezerwowałeś to miejsca? Tak, oczywiście, oczywiście. Na pewno powiem szefowi, żeby podał jeszcze kilka pysznych dań, żeby mieć pewność, że wystarczy jedzenia. Bardzo dobrze. W takim razie proszę o wskazanie drogi, panie Xavier. Wow! Budynki w Fontaine są takie wysokie! Spójrzcie tylko, jak duże one są! Jest także fontanna, o której wspomniała wcześniej Avil. To naprawdę wspaniały widok. I spójrz na tę ogromną, wirującą kulę. Skąd czerpie swoją moc? Poczekaj chwilę! Czy to może być jedna z tych mechanicznych mechów, o których tyle słyszeliśmy? Więc tak właśnie wygląda jedzenie z Fontaine. Z pewnością różni się od tego, co mamy w Inazumie. Jak mam to opisać? Wygląda na to, żeby je zrobić, musisz przejść znacznie więcej kroków. A smak też ma wiele warstw. Ach, tak, kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Inazumy, właściwie pomyślałam, że tamtejsze jedzenie smakowało trochę jak mdłe. Przyzwyczajenie się do tego zajęło mi trochę czasu. Wróćmy na chwilę do celu naszej podróży, dobrze? Jak idą przygotowania do filmu, panie Xavier? No cóż, skompletowałem już większość ekipy filmowej, specjalista do oświetlenia, rekwizytor, projektant kostiumów. Kupiłam też prawa autorskie od autora powieści. O, nazywa się Dwaj Muszkieterowie, prawda? Przeczytałam scenariusz, kiedy mi wysłałeś po drodze. Historia jest całkiem niezła. Pierwotnie planowałem rozpocząć zdjęcie zaraz po przybyciu Sir Kamisato i Lady Ayaki Fontaine, ale obawiam się, że napotkałam mały problem. O? Co to jest? Ma to związek z inwestorem filmu, panem Morrisem. Dziś rano nagle poinformował mnie, że napotkał pewne kłopoty finansowe i nie będzie mógł przekazać mi uzgodnionej kwoty finansowania. Mówi się, że system prawny Fontaine jest dobrze rozwinięty. Jeżeli naruszył umowę, czy nie można po prostu pozwać go do sądu w tej sprawie? Aha, cóż, nadal bardziej niepokoi mnie filmowanie. Nawet gdybym miał pozwać go do sądu, obawiam się, że minie kilka miesięcy, zanim sprawa będzie mogła zostać rozpatrzona. Czy w takim razie możemy sami zebrać fundusze na rozwiązanie tego problemu? Też rozważyłam tę opcję. Niestety trudno jest zebrać tak dużą ilość mury w tak krótkim czasie. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę ostateczny termin składania wniosków na festiwal filmowy. A co to było za kiwnięcie głową, jakieś porozumienie bez słów? Panie Xavier, gdybyśmy Ayaka i ja zechcieli wystąpić za darmo, czy rozwiązałoby to problem, z którym się obecnie borykacie? Co? Nie, to wykluczone! Że przybyłeś całą tę drogę tylko po to, żeby wystąpić za darmo?
Nie, to nie wystarczy. Nie ma się czym martwić, panie Xavier. Po otrzymaniu twojego zaproszenia mój brat i ja mieliśmy zamiar pracować za darmo. Inazuma dopiero niedawno ponownie otworzyła swoje granice i musi wznowić swoje stosunki i więzi kulturowe z innymi narodami. W przeszłości nie realizowaliśmy zbyt wielu projektów współpracy z Fontaine, więc mieliśmy nadzieję, że podróż będzie dobrym początkiem na przyszłość. Rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest prawdziwy powód, dla którego komisja Yashi rozgodziła się przyjechać do Fontaine. Rozumiem, ale to, że gracie za darmo, po prostu nie wydaje się w porządku. Wcale nie. Chociaż oficjalnie jesteśmy tutaj, aby przeprowadzić swego rodzaju ankietę kulturową, musimy wyrazić naszą szczerość, jeśli chcemy ustanowić formalne więzi kulturalne z naszym narodem. Ten film będzie dowodem przyjaznej współpracy i wymiany kulturalnej pomiędzy Inazumą i Fontaine. Mam nadzieję, że film zostanie ukończony i wydany tak sprawnie, jak to możliwe. Jeśli nadal nie czuję się komfortowo w takim układzie, byłbym również bardziej niż szczęśliwy, gdybym mógł poznać znane osobistości z kręgów literackich i artystycznych Fontaine. Chłopa zatkało. W porządku, zrobię to, co mówisz. Dziękuję, bardzo dziękuję. Upewnij się, że zgromadzę teraz wystarczającą ilość mory, nawet jeśli będzie to oznaczać sprzedaż mojego domu, mojej kamery i wszystkich pamiątek rodzinnych. Daj spokój, nie musisz posuwać się tak daleko. Pomogę ci także jako sponsor marki. My też możemy pomóc. Powiedz po prostu, że otrzymałeś nasz wkład od osobistych przyjaciół. Ja też pomogę. Nawet jeżeli nie mogę dać za dużo mory, no to lepsze to niż nic. Och, jesteście zbyt mili wszyscy. Ja naprawdę nie wiem jak. Dobra, dość o tym. Teraz, gdy mamy oszczędności Xaviera, moje wsparcie i dwóch potencjalnych klientów, którzy chcą działać za darmo, myślę, że uda nam się zrealizować ten projekt. Więc zamiast mory pomożecie przy filmowaniu i produkcji. O, ale jak możemy w tym pomóc? Niewiele wiemy o kręceniu filmów. Dobra, weź się w garść, Xavier. Powiedz nam, czy w załodze są jeszcze wolne jakieś stanowiska. W porządku. Niech pomyślę. Nadal potrzebujemy operatora kamery, kogoś od klapsa i kogoś do zarządzania logistyką. Początkowo chciałam osobiście pełnić funkcję reżysera, ale byłem zbyt zajęty pracą jako producent. Zatem trzeba będzie obsadzić także stanowisko reżysera i asystenta reżysera. Paimon wie, czym zajmuje się reżyser i osoba zajmująca się obsługą logistyki. Ale czym jest klaps? Osoba mająca klaps jest odpowiedzialna za wykorzystanie klapsa do rejestrowania i organizowania informacji o każdym strzale, gdy operator kamery rozpocznie nagrywanie. Praca wymaga zarówno cierpliwości, jak i szczególnej dbałości o szczegóły. Klaps? A, masz na myśli ten klaps, który klaszcze, gdy zaczynają kręcić? Tak, zgadza się. Czy jesteś zainteresowana tą pracą? Na pewno! Pomoc zawsze chciała to zrobić. Dobra, w takim razie będziesz naszym klapsem. Mogę znaleźć kogoś ze sklepu, kto mógłby pomóc w logistyce. Co o tym myślisz, Xavier? O, w porządku według mnie. Jeśli chodzi o naszego operatora kamery, pomyślałam o pozwoleniu Iterowi przejąć tę rolę. O, on jest świetny, jeśli chodzi o korzystanie z kamery. Paimon nie jest nawet w stanie zliczyć, ile rzeczy sfotografowaliśmy podczas naszej podróży. Tak, też myślałem. Zauważyłem, że Iter miał oko do fotografii i kompozycji, kiedy wcześniej razem pracowaliśmy. Jestem pewna, że jest to spowodowane podróżą Itera przez Teyvat i wszystkimi miejscami, które widział. W tylu przygodach korzystanie z kamery musi być już jego drugą naturą. Co na to powiesz, Iter? Czy jesteś zainteresowana taką pracą? No, ile będę w stanie pomóc? Światła, kamera, akcja! Dziękuję. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. No dalej, przyjacielu. Pozwól, że cię mocno przytulę. Myślę, że lepiej będzie, jeśli zbierzemy się do pracy. Zatem jedyne, co nam pozostało, to do znalezienia to reżyser i asystent. O! Ja! Chcę być asystentem reżysera. Muszę tylko pomóc reżyserowi, prawda? Mogę sobie z tym poradzić. Dobra. W takim razie potrzebujemy tylko reżysera. Wszyscy znani reżyserzy Fontaine są obecnie prawdopodobnie zajęci pracą nad własnymi filmami. Nie jestem pewien, kto będzie miał czas, aby pomóc. O! Furina pomagała ostatnio trupie teatralnej, pełniąc funkcję konsultanta artystycznego. Mogłaby być dobrą reżyserką, prawda? Poza tym, to nie tak, że nie ma teraz nic innego do roboty. Furina?
Czy ty naprawdę myślisz, że Lady Fulina byłaby skłonna pomóc nam w naszym skromnym projekcie? Czy to nie jest imię Hydra Archona Fontaine? Mój brat poinformował mnie już o tym, co wydarzyło się tutaj ostatnio. Tak, to ona. Jeszcze niedawno pomagała trupie teatralnej, a teraz podejmuje pracę reżyserską. No cóż... Ach, widziałam ten musical. Jej występ był doskonały, a scenorysy również doskonałe. Nie pozwól, aby jej poprzednia tożsamość cię zastraszyła. To najlepsza kandydatka, o jakiej możemy teraz pomyśleć. Nigdy się nie dowiesz, dopóki nie dasz jej szansy. No dobra, masz rację, Shiori. Dla mojego filmu zrobię... wszystko! Ach, w takim razie będę musiał poprosić Itera i Paimon, aby pokazali mi drogę do rezydencji Lady Furiny. Mam tylko nadzieję, że zgodzi się pomóc. Czy chcesz, żebyśmy też tam poszli? Nie, nie musicie się tym kłopotać. Poza tym właśnie przybyłeś do Fonten i jestem pewien, że jesteś w wiele miejsc, które chcielibyście odwiedzić. Po prostu zostaw to zadanie mnie. To część moich obowiązków jako producenta. Bardzo dobrze. W takim razie będziemy czekać na dobre wieści. Ja pójdę z tobą. Przy okazji warto rozważyć przyniesienie prezentu. I nie martw się, nie podrzucimy cię po prostu pod nogi Fliny. Znamy już ją całkiem dobrze, więc posiadanie tam kilku znanych twarzy powinno zwiększyć wasze szanse. A poza tym, cała sprawa była od początku naszym pomysłem. W porządku. W takim razie zacznę przygotowania. A jeśli chodzi o prezent... prezent dla kogoś, kto był kiedyś postrzegany jako Hydro Archon. Ciekawe, czego by chciała. Ja? Dałabym jej ciasto. Pamiętam, że Lady Fulina miała kiedyś ochotę na mechaniczny pierścionek, więc może powinienem kupić dla niej kolejne wspaniałe urządzenie mechaniczne? Co? Nie możemy po prostu przynieść trochę deserów? Lubi jakiś mus Fontinalia? A czy nie byłoby trochę za tanie? Ale w sumie ona lubi desery. Mówiłam wam, ciasto jej kupić. Czy właśnie teraz nie odbywa się festiwal Fontinalia? Słyszałam, że Ival opowiadała nam w Aquabusie, że Fulina wprowadziła tradycję chodzenia od drzwi do drzwi i proszenia o słodycze. Żeby zrobić coś takiego, ona musi mieć naprawdę słabość do słodyczy. Zgadzam się z jej miją. Jeśli prezent jest zbyt fantazyjny, może sprawić, że poczuje się bardziej nieswojo. W porządku, chodźmy kupić trochę musu Fontinalia. Ten jaki zawiedziony w ogóle. Ale czy naprawdę wystarczy? Wiesz, będziemy ją prosić o dużo pracy. Masz rację. Musimy jeszcze bardziej osłodzić tą umowę. Co? Masz ochotę na coś jeszcze słodszego niż mus Fontinalia? Tak, będziemy potrzebować prezentu słodszego niż jakikolwiek deser na świecie. Ale co to może być? Twoje słowa pochwały. O, ej, dostałam przepis! Ale czat! Ja zaraz sprawdzę, jak wygląda ten mus, jak wygląda całe to danie, ale wy dajcie mi znać w komentarzach, jak podobał wam się wstęp do tego eventu. Wydaje się całkiem spoczy, fajnie, że są postacie z Inazumy, fajnie, że będzie Fulina, pojawiła się Shiori. Halo? Gdzie ona jest? Nie ma jej. I będzie jeszcze nowa postać, na którą czekam, jak będzie się prezentować. Więc dajcie mi znać w komentarzach. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie, Słońce, za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnych. Pa, pa!